Początkowo Jessica Simpson dostała propozycję napisania książki motywacyjnej. Stwierdziła jednak, że będzie to niezgodne z nią i nieuczciwe. Wolała podzielić się całą swoją historią, a nie tylko najlepszymi momentami. Wypuściła audiobooka Open Book, w którym po raz pierwszy opowiedziała o tym, że była wykorzystywana seksualnie i odreagowywaniu stresu poprzez używki. To pomagało jej maskować ból i traumę. Wszystko zmieniło się w roku 2017. Lekarz stwierdził, że życie kobiety jest w niebezpieczeństwie. Od tamtej pory jest całkowicie trzeźwa. Jessica Simpson miała powody do świętowania. Jej audiobook został ogłoszony jednym z najlepszych w tym roku. Z tej okazji kobieta opublikowała post na Instagramie, w którym podziękowała firmie Apple za uznanie i uszanowanie jej historii. Poza tym wyznała, że jest dyslektyczką. Ma problemy z czytaniem. Ogłosiła światu, że to był jej pierwszy raz, kiedy czytała na głos, bardzo odważny krok ze strony Jessica Simpson. Szanujemy zarówno za szczere opowiedzenie swojej historii, jak i wyznanie dotyczące dysleksji.